Cześć wszystkim, witam w kolejnym teście na moim kanale. Tym razem w moje łapy trafiła Skoda Scala. Jest to następca bardzo popularnej w naszym kraju Skody Rapid. Samochód na wskroś nowocześniejszy, ale czy jako całość jest to lepsza oferta? Zapraszam na test. Skalą jeżdżę jak to zwykle w Skodzie od tygodnia i przyszedł czas na podsumowanie tego czasu, który spędziliśmy razem. Na początek również standardowo kilka słów o modelu, który dostałem do testu. Jest to samochód, pod którego maską mamy silnik 1.5 TSI o mocy 150 koni. I od razu moje pierwsze stwierdzenie, chyba idealna jednostka do tego samochodu. Silnik, który do 100 km na godzinę potrafi rozpędzić samochód w 8,3, jeśli się nie mylę, sekundy. Także jest to wynik, myślę, że nawet lepszy niż potrzeba. A przy okazji moje testowe spalanie na dość dużym dystansie, który pokonałem tym samochodem. Dodam też, w większości był to dystans pokonywany w mieście. Są oczywiście wakacje nadal, ale jednak jest to Warszawa, co chwila światła, jakieś zatrzymania, ruszanie. No to powiem Wam, że potrafiłem jeździć ze średnią poniżej 6 litrów, czasem dobrze poniżej. Udawało mi się nawet zejść, jak jechałem jakimiś bocznymi drogami, normalnymi prędkościami przepisowymi. Potrafiłem mieć wyniki nawet po 4,5, także spalanie rewelacyjne. Takie normalne, którego musicie się spodziewać, jeżdżąc po prostu na co dzień. Myślę, że w mieście będzie się wahało około 6 litrów. Trasa oczywiście przy jakichś tam mniejszych prędkościach, te 90-100, to powiedzmy sobie do piątki, 5,5 zejdziecie. Jeśli to będą szybsze prędkości, no to spodziewajcie się coś około 7 litrów. Oczywiście jakby już wróciły korki i non-stop jazda w dużym ruchu, myślę, że w mieście też będzie powyżej 7. Ale ogólnie spalanie jak na taką moc, na rozmiar samochodu, ja uważam za więcej niż dobre. Rozmiar tego samochodu, jak to zwykle w Skodzie, troszeczkę ciężko dopasować do rywali, no bo tak jak teoretycznie Octavia powinna być rywalem, nie wiem, Corolli czy Honda Civic, a zawsze była od nich większa. Tak samo tutaj, no możemy przyjąć, że Scala to rywal Golfa. Powiedziałem na początku parę słów o Rapidzie, ja się do tego jeszcze odniosę, ale to za moment. Tutaj chciałbym powiedzieć, że jak na taką wielkość samochodu, czy może też na tę klasę samochodu, to co, nie wiem czy mnie zaskoczyło, ale mamy tutaj dość twarde zawieszenie i faktycznie na nierównych drogach, na wszelkich jakichś wybojach czy progach zwalniających, zawieszenie jest naprawdę sztywne. Przekłada się to oczywiście na to, że samochód naprawdę całkiem przyjemnie się prowadzi po zakrętach. To nie jest oczywiście hot hatch i mistrz jazdy po krętych drogach, ale ten samochód oczywiście też nie został do tego stworzony. Przy czym gdybym ja miał określić układ kierowniczy, to powiedziałbym, że jest całkiem miły w codziennym użytkowaniu, jak dla mnie ok. Przy czym od razu też pamiętajcie, jeśli nie lubicie samochodów twardych, to może Wam to delikatnie przeszkadzać. Wymienię też kilka wad może w tym momencie samochodu, bo oczywiście jak każdy model ten również ma swoje wady. I to, co mi przeszkadzało w codziennym użytkowaniu. Na pewno moim zdaniem za małe są lusterka. Szczególnie przeszkadzało mi to przy patrzeniu w lusterko prawe, bo naprawdę przy jakichś tam szybkich zmianach pasa ruchu ja wolałbym widzieć więcej. Także tutaj na pewno dla mnie pewien minus. I też to, co mnie zaskoczyło, tak jak w zasadzie zawsze chwalę w Skodzie systemy bezpieczeństwa czy wspomagające jazdę, jak asystent pasa ruchu i tak dalej, to o ile nie mam zastrzeżeń do może samego utrzymywania w pasie ruchu, chociaż on działa dosyć mocno. Jest to bardziej zauważalne niż w innych modelach tego producenta, przynajmniej ja tak miałem. Bardziej mi się, że tak powiem, dawał we znaki, mocniej utrzymywał, mocniej było czuć na kierownicy to, że samochód chce się utrzymać w danym pasie ruchu. Ale muszę też powiedzieć, bo było tak dwa razy, że samochód zahamował w niespodziewanym dla mnie momencie, raz do tego stopnia, że oczywiście w cudzysłowie wybiłbym sobie zęby. On po prostu zobaczył coś, nie pamiętam czy to był jakiś, nie wiem, słupek stojący gdzieś przy ulicy. Wszystko jedno, ogólnie wiadomo, że w każdej marce te systemy nie działają jeszcze tak w 100% idealnie i po prostu raz Wam się to zdarzy, raz nie. Mnie się akurat przy okazji tego testu zdarzyło, że to jest po prostu dziwne uczucie, że jedziecie i nagle samochód staje dęba. Więc taką sytuację miałem, więc o niej mówię, ale ogólnie na co dzień systemy, jak to w Skodzie, tak jak powiedziałem, działają ok. To nie jest tak, żebyście mnie nie zrozumieli, że tu jest źle, po prostu jeśli mam się czegoś czepiać, to miałem taką sytuację, czy takie dwie sytuacje i o tym wspominam. Ale na pewno rzeczą, której będę się czepiał, bo mi się po prostu kompletnie nie podoba, to jest już zupełny przerost formy nad treścią, to jest klimatyzacja.
a w zasadzie jej obsługa, bo zobaczcie, co trzeba zrobić, żeby sobie tu zrobić chłodniej. Najpierw trzeba, oczywiście macie pokrętło lewo-prawo, jest dwustrefowa klimatyzacja i to jest super, oczywiście stopnie możemy sobie regulować, ale jeśli chcecie na przykład włączyć, wyłączyć klimatyzację, nacisnąć, nie wiem, czy to ma być klimatyzacja automatyczna, czy sterujecie sobie ręcznie, a przede wszystkim z jaką siłą ma dmuchać, no to zobaczcie, trzeba nacisnąć menu. Jak macie na przykład tutaj ustawione auto, to trzeba sobie wybrać ręcznie i sterujecie tym suwakiem, czy ma wiać mocniej, czy mniej. Ja tego nie lubię i to znowu niezależnie, czy to będzie robiła Skoda, Mercedes, ktokolwiek. Uważam, że jest to totalnie nieintuicyjne, odrywa wzrok od jezdni, jest po prostu zupełnie zbędne i niepotrzebne. Lubię bardzo tablety, ale takie rzeczy jak coś, z czego korzystamy jak najszybciej, jak najczęściej, chcemy po prostu, żeby wiało mniej więcej, to powinno być zrobione w formie guzika, kropka. Na pewno znajdzie się też wiele osób, które będą w jakiś tam sposób czepiać się wykonania, jeśli chodzi tutaj o materiały. To jest taki poziom, jak to w Skodzie, ja uważam, że jest to spasowane ze sobą bardzo dobrze, nic tutaj nie trzeszczy. Samochód ma 13 tysięcy przebiegu, to oczywiście nie jest jakiś ogromny dystans, ale znam wiele aut, które po takim przebiegu już skrzypią z każdej strony, także tutaj nic takiego nie odnotowałem. Jeśli chodzi o design, jest naprawdę ciekawie. Tutaj jedyna rzecz, która mi jakby mniej, najmniej może z tego kokpitu pasuje, to ta dolna część właśnie od klimatyzacji, ale cała reszta tutaj pomysłu projektantów mi się podoba. Mam znowu cyfrowe zegary i nie wiem, czy to jest kwestia przyzwyczajenia, bo jeżdżę już z nimi kolejny raz. Jak oglądaliście test chociażby Superba, Kodiaka, ja to raczej krytykowałem. Chyba się już na tyle przyzwyczaiłem, że już czuję się tu jak u siebie i w tym momencie te zegary mi dużo bardziej odpowiadają. I no to też jest przykład na to, że osoby testujące samochody, też im się zmienia punkt widzenia, bo czasami ciężko jest się jakoś obiektywnie wypowiedzieć po kilku dniach jazdy, jak tych dni jest kilka w tym modelu, w tym, w kolejnym. Coś, co na początku mogło się wydawać złe czy dziwne, w pewnej chwili albo się okazuje jeszcze gorsze niż się wydawało na początku, albo lepsze. I tutaj być może jest to kwestia mojego przyzwyczajenia, ale gdybym dzisiaj miał mieć standardowe zegary lub te cyfrowe, to już wybrałbym cyfrowe. No, taka sytuacja. Z czepialstwa jeszcze hamulec ręczny, taki jak widzicie, też już chyba coraz rzadziej spotykany. Ja na początku nie lubiłem tego dążenia, że wszystko ma być w formie guziczka, już nie mechaniczne, ale przekonałem się do tego, na pewno przy skrzyni automatycznej jest to wygodniejsze. Ja tutaj mam manual, także nie ma tego tematu, ale to nie jest żadne czepialstwo, bo mi to tak naprawdę w żaden sposób nie przeszkadza w niczym, że mam ręczny, mechaniczny. Ale jest, także wspominam. Z rzeczy, których mi brakuje, nie mam head-upa. Ja się też do tego bardzo przyzwyczaiłem. Powiem szczerze, że nawet nie kojarzę, czy jest opcja do mówienia, bo tego nie zapamiętałem z listy opcjonalnego wyposażenia. Na pewno, jeśli jest, to by się przydał. Ja akurat head-upa na szybie, pod warunkiem, nie na żadnej szybce, tylko na szybie polecam, bo to jest kapitalna rzecz. No i jak zwykle, jak też chwalimy, to trzeba o Skodzie powiedzieć, że jak zwykle miejsca mamy od groma, mamy bardzo duży bagażnik, 467 litrów, to naprawdę nie trzeba niczego więcej. Ja mam tutaj automatyczną klapę, także i z tyłu, i z przodu, i w przestrzeni bagażowej niczego Wam nie powinno brakować. To jest właśnie to, że szukając samochodu dla rodziny, potrzebując samochodu, który będzie miał bardzo dużo tej przestrzeni, pewne marki niestety nam wyboru nie ułatwiają. Przykład jakby prywatnie, kolega teraz szuka samochodu, ma dwójkę małych dzieci, potrzebuje kombi, no i na przykład Mazdy trójki sobie nie kupi, bo po prostu wariatu kombi nie ma. A sam bagażnik w sedanie czy w hatchbacku jest niewielki, no to tutaj w Skodzie, jak to zawsze, taki temat nie istnieje, bo tu praktycznie każda wersja każdego samochodu jest jak na swoją klasę przeważnie liderem albo blisko tego, aby takim liderem być. Podobnie jest ze Skalą. Miejsca tu jest naprawdę, tak jak powiedziałem, bardzo dużo. Każdy test, jak zawsze, w pewnym momencie przechodzi do ceny. I to jest ten faktor, gdzie wrócimy do tematu Rapida, bo takie pytanie, z czym Wam się kojarzy najczęściej Skoda Rapid? Mnie na przykład z przedstawicielami handlowymi, gdzie Rapidy były wykupywane na potęgę przez całą masę firm, dla pracowników, dla przedstawicieli, bo ten samochód był po prostu niedrogi. Za 50 parę tysięcy spokojnie byliście w stanie taki samochód sobie ogarnąć.
wiadomo, tam nie będzie wodotrysków, ale nigdy Rapid nie był wybierany przez nikogo raczej po to, żeby w nim były wentylowane fotele skórzane i nawigacja i aktywny tempomat i tak dalej, i tak dalej. Ze Skodą Scala jest taki problem, no nie wiem w sumie, czy to nazywać problemem, ale jest taka sytuacja, że tego samochodu po pierwsze nie kupicie za 50 tysięcy, tylko raczej za 70, bo trochę poniżej 70 startuje jego cennik. Także ta różnica na dzień dobry jest już duża, ale oczywiście coś za coś. Dostaniecie za te pieniądze samochód zdecydowanie nowocześniejszy, zdecydowanie ciekawszy wizualnie, przynajmniej takie jest moje zdanie. Mnie się Rapid nie podobał, Skoda Scala może nie zajęłaby pierwszego miejsca w konkursie piękności, ale szczególnie tył jest po prostu moim zdaniem dużo ciekawszy i na pewno może się podobać wielu osobom. Jak sobie pogrzebiecie w palecie kolorystycznej, to już w ogóle można ten samochód dopasować w taki sposób, na przykład nie wiem, czy niebieski widzieliście, mi się bardzo podoba. Jest to samochód, który może być uważany za ciekawy z wyglądu, no ale grzebiąc w tym cenniku, jak przynajmniej ja to robiłem, to za chwilę okazuje się, że chciałbym jeszcze to, chciałbym jeszcze to, chciałbym jeszcze to. Ta cena wskakuje na poziomy bliskie 90 czy nawet 100 tysięcy złotych. Powiem Wam ciekawostkę, ten samochód, którym w tej chwili jeżdżę, kosztuje 115 tysięcy złotych. I oczywiście przy okazji każdego ostatnio testu powtarzam takie zdanie, że dzisiaj wszystkie samochody są cholernie drogie i po prostu za drogie. I tego będę się trzymał, bo tak uważam. No ale znowu odnosząc to do wszystkich rywali, czy to, co dostajemy za taką cenę, no to 115 tysięcy złotych za Skodę Scala robi się drogo. Wchodzimy na poziom samochodów, które no przynajmniej na pewno przez wielu klientów mogą być uważane za lepsze, za bardziej prestiżowe. I oczywiście nie każdy potrzebuje mieć w swoim samochodzie czy w Scali jasną, skórzaną tapicerkę, cyfrowe zegary i tak dalej, bo nie wszystkim jest to potrzebne, wręcz wiele osób powie, że jest im to zupełnie zbędne. Przy czym do czego zmierzam? Otóż według mnie całym sukcesem tego samochodu, całym sensem wyboru tego modelu jest to, aby za ten samochód zapłacić rozsądną kwotę, bo jeśli szukałbym samochodu, którym chciałbym przewieźć właśnie na przykład na co dzień 4 osoby, i byłbym w stanie tak dopasować ten samochód pod siebie, abym zapłacił za niego powiedzmy 80 tysięcy. I ja tutaj nie chcę wymieniać, bo każdy z Was od samochodu może oczekiwać czegoś innego, szczególnie jeśli chodzi o wyposażenie. Więc jeśli skalkulujecie sobie skalę, za którą zapłacicie na przykład 80 tysięcy i taka wersja będzie dla Was odpowiednia, to ja będę wtedy uważał, że jest to bardzo dobry wybór dla Was, bo cała reszta Was nie rozczaruje. Tu jest kapitalny silnik, bardzo fajne spalanie, bardzo ergonomiczny środek. Samochód, który będzie dobrym towarzyszem każdego dnia, ale tak jak mówię, gdybym wiedział, że zapłaciliście za ten samochód 115 czy 120 tysięcy, to wtedy bym sam Wam powiedział, że w tej cenie ja szukałbym czegoś innego. I oczywiście możecie powiedzieć, że no ej, to taka rada trochę bez sensu, no bo to do każdego samochodu można powiedzieć, znajdź sobie tańszą wersję, to jak kupisz tanio, to będziesz zadowolony. No nie, i nie o to mi chodzi, żebyście dobrze zrozumieli, bo myślę, że coś takiego naprawdę pasuje do tego auta. Chodzi mi o to, że fajnie, że w Scali jest możliwość wykupienia sobie całej masy dodatków, bo kiedyś często tak bywało, szczególnie, że pewne systemy, pewne jakieś gadżety były zarezerwowane dla samochodów o jakiejś określonej klasie, na przykład w segmencie D, wyżej i tak dalej. Tutaj mamy auto pozycjonowane między Fabią a Octavią i nadal te wszystkie dodatki możecie mieć. Tylko pytanie, czy ich naprawdę potrzebujecie. Bo jeśli nie, jesteście w stanie przejrzeć sobie cennik, wyjdzie Wam cena 80 czy 80 parę tysięcy i taki samochód będzie dla Was w porządku, to tak jak już powiedziałem, ja uważam, że jest to wtedy bardzo racjonalny wybór. Ale gdybym miał dać za ten samochód 120 tysięcy, to ja bym tyle nie zapłacił. Przechodząc do podsumowania tygodnia spędzonego ze Skodą Scala, muszę uczciwie przyznać, że to na pewno nie jest samochód do kochania, do tego, żeby być w niego zapatrzonym, ale on nie do tego został stworzony. Cały sukces Skody, myślę, opiera się na tym, co już też wielokrotnie podkreślałem, że tutaj jest wszystko, co ma być. Większość elementów nie jest ani najlepsza, ani najgorsza w klasie, ale jako całość te samochody stanowią kapitalną ofertę i tym zdobywają serca klientów. Na pewno też świetnym finansowaniem i tym, że na przykład za naprawdę niewielkie pieniądze możecie sobie dokupić pakiety serwisowe, także
macie wtedy z bani na przykład serwis przez kilka lat. I na pewno jest to wielka zaleta tej marki, to czym wyprzedza wielu konkurentów, bo jak już sobie siądziecie z kalkulatorem i policzycie całość kosztów, no to Skoda robi robotę po prostu. A że przy okazji wygląda coraz lepiej, dobrze jeździ już dawno, jest ekonomiczna, coraz ciekawsza wizualnie, coraz lepiej wykonana, z coraz lepszych materiałów, to odpowiedź na pytanie, dlaczego tych samochodów tak dużo się sprzedaje, dlaczego zajmują tak wysokie miejsce we wszystkich rankingach w Polsce i nie tylko, no jest już coraz bardziej oczywista. Dla mnie również. Też parę słów, jak to w Skodzie. Ja w ten samochód bardzo często wsiadam, wysiadam z niego. Telefon łączy się automatycznie przez Bluetootha, Spotify, to wszystko działa tak, jak powinno. W każdym momencie wysiadam, piosenka się oczywiście wyłącza, wsiadam, leci sobie dalej. Wszystko działa jak należy, to jest kolejny model Skody, w którym żadnych problemów tego typu nie miałem. A zdarzały mi się samochody, które, nie wiem, trzeba było za każdym razem łączyć się od początku, albo to się rozłączyło, to tamto. Tutaj po prostu jest, działa, także też szacun za to. Jedno słowo o systemach, o trybach jazdy. Mamy Eco, mamy Normal, mamy Sport i to jest jeden z tych modeli, gdzie te tryby są bardziej po to, żeby były. Tutaj charakter samochodu nie zmienia się w żaden diametralny sposób. Jakieś tam oczywiście delikatne różnice są, takie bardziej na zasadzie wyższych, niższych obrotów, troszkę sztywniejszego prowadzenia, ale one są kosmetyczne, tak bym je nazwał. Jeszcze też słowo na temat wyciszenia. Mam tutaj takie wrażenie, że w sumie im szybciej jedziemy, to w samochodzie jest ciszej. To oczywiście w cudzysłowie, bardziej chodzi mi o to, że widząc, że jedziemy na przykład 110-120, bardziej doceniam to, że w samochodzie po prostu nie robi się za głośno. Na pewno nie jest to mistrz pod tym względem, ale to też nie jest samochód stworzony do połykania autostrad i jazdy po 1500 km non-stop. Więc myślę, że mi jazda tym samochodem na trasie zupełnie nie przeszkadzała na zasadzie, że wysiadałem zmęczony. Wyciszenie określiłbym jako dobre. Z małą gwiazdką, to co też się łączy z tym, co mówiłem, że mamy sztywne zawieszenie, no to po prostu dziury, wjeżdżanie w dziury to czuć, ale też słychać. Tutaj pod tym względem na pewno mogłoby być ciut lepiej. Dzięki za dzisiaj. Na koniec standardowo przypomnę, jak to na YouTubie, bo jesteśmy na YouTubie. Proszę Was o subskrypcję i klikajcie dzwonek, żebyście dostawali powiadomienie o nowym filmie, bo wiecie, jak to działa. Niestety bez tego rozwijanie kanałów takich jak mój, no jest trochę ciężkie. Także dzięki dla wszystkich i dla każdego z osobna za każdą ocenę, każdy komentarz. To jest dla mnie bardzo cenne i bardzo ważne. Trzymajcie się. Cześć!